Od 1 września 2012 roku zreorganizowane zostały linie autobusowe oraz rozkład jazdy. Urząd Miasta Sanoka przed prowadzeniem reformy miejskiej komunikacji samochodowej informował, że na bieżąco będzie dokonywał monitoringu nowego rozkładu jazdy. Została uruchomiona specjalna linia telefoniczna, gdzie mieszkańcy Grodu Grzegorza mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia. Co tydzień zbieramy się, aby przeprowadzić, zastanowić się nad zmianami i przeprowadzić te zmiany w miejscach newralgicznych. Efektem tychże spotkań jest powołanie do życia linii numer 8. Ze względu na duże obłożenie autobusów w szczycie porannym, szczycie szkolnym na trasie z Dąbrówki do centrum miasta, postanowiliśmy o dołożeniu kolejnej linii. Będzie to linia numer 8. Linia łącząca Zabłocę z Zachutyniem. Linia numer 8 powstała w określonym celu. Linia ta wspomoże kursy w godzinach 7.30, 7.35, gdzie największe obłożenie mamy. Dodatkowo chcemy wykorzystać tę linię dla skomunikowania w godzinach porannych Dąbrówki i osiedla Błonie. W nowym rozkładzie linii autobusowych znajdzie się miejsce dla połączenia oznaczonego numerem 9. Chcemy wykorzystać kursy dotychczas nieliniowe, łączące Dąbrówkę z Wójtostwem. Wielu mieszkańców wnioskowało do nas o to, żeby te kursy oznaczyć jako kolejną linię autobusową i spełniamy tutaj tą prośbę. Wiele uwag mieszkańców Sanoka dotyczyło godzin odjazdów poszczególnych kursów. Będziemy się starali cały czas zmieniać godziny odjazdów autobusów w taki sposób, żeby zadowolić mieszkańców dojeżdżających, przede wszystkim dojeżdżających do pracy i do szkół. Dostosowywanie połączeń do potrzeb mieszkańców zostało już rozpoczęte. Został zmieniony rozkład linii numer 6, został poprawiony rozkład linii numer 3. Dalsze zmiany będą jeszcze na linii numer 3, będą kolejne zmiany na linii 5 i 6, tak żeby jak najlepiej dopasować do godzin rozpoczynających i kończących godzin pracy. Również zmiany dosięgną kursów oznaczonych numerem 1 oraz 7. Okazało się, że niestety na tych liniach mamy największe opóźnienia w ruchu. Będziemy musieli zmienić, wydłużyć czasy przejazdu autobusów na linii numer 1, numer 7, co spowoduje zmianę rozkładu na tych liniach. Zmiany na linii numer 7 będą polegać również na dostosowaniu rozkładu jazdy do potrzeb pracowników Szpitala Powiatowego w Sanoku. Urząd Miasta nie chce tracić czasu, więc zmiany będą prowadzone w ciągu najbliższych dni. Myślę, że jeżeli nie będzie żadnych przeszkód, postaramy się od poniedziałku 17 wprowadzić. Gdybyśmy nie zdążyli do piątku przygotować całej dokumentacji do utworzenia nowych linii autobusowych, wówczas prowadzimy od 24 września. Proces pierwszej korekty rozkładu jazdy zakończy się 1 października. Ziemowit Borowczak nie wyklucza następnych zmian.